Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was listę 10 najlepszych Nike Air Force One'ów, jakie wyszły kiedykolwiek. Jest to chyba jedna z najcięższych list, jakie robiłem. Top 10 butów Nike Air Force One jest mega ciężka do zrobienia, ponieważ tych par wyszło po prostu multum. Nike Air Force One mają swoją kilkudziesięcioletnią już tradycję, wychodzą praktycznie co roku w ogromnych nakładach, w ogromnej liczbie kolorystyk, a wybranie 10 tylko i wyłącznie graniczy z cudem, ale mam nadzieję, że udało mi się to i Wam się spodoba. A jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście proszę Was o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, napisanie w komentarzu, której parki według Was zabrakło na tej liście, bo na pewno czegoś zabraknie, co Wam się podoba. To jest 10 Air Force One, które mi się najbardziej podobają, moje subiektywne zdanie, moja subiektywna opinia, także weźcie to pod uwagę. A jeżeli lubicie modę, buty i streetwear, to jest kanał dla Was oraz moje media społecznościowe, takie jak Instagram czy TikTok, możecie tam wpadać, teraz aktualnie organizuję konkurs z krepem, a będzie ich na pewno jeszcze więcej. Także widzimy się na moich socialach, a jak mamy to za sobą, no to przejdźmy do tej topki. Na 10 miejscu ląduje but, który ma bardzo dużą historię i kojarzą go osoby nawet niezwiązane z butami, które nie interesują się butami, sneakersami, ale Air Force One razem z PlayStation zna prawie każdy. Ze względu na zdjęcie na przykład z Kobe Bryantem, który jest chyba jednym z najbardziej popularnych, jest to para butów praktycznie legendarna i wszyscy o niej mówią, praktycznie w każdej topce się znajduje. Ja ją wybrałem tutaj właśnie ze względu na to ikoniczność, powiedzmy, tego buta, a nie ze względu na jakiś super wygląd, ponieważ wydaje mi się, że przez lata dostaliśmy już dużo więcej fajniejszych kolorystyk, ale ze względu na to, że jest to współpraca z PlayStation, które zna praktycznie każdy, jest to kolorystyka bardzo znajoma i but, który ubierali najwięksi na tym świecie żyjący w tym okresie, kiedy wychodził, no to po prostu musiał się tutaj znaleźć. Na 9 miejscu miałem mega zagwozdkę i w końcu wziąłem dwie pary butów, ponieważ uznałem, że nie może ich tutaj zabraknąć, ale no raczej nie mogą się znaleźć nigdzie wyżej. Pierwszymi z nich są Air Force One Cocoa Snake. I jest to dla nas kolorystyka, która aktualnie nie robi jakiegoś super wrażenia, ale w momencie, kiedy wychodziła, wszyscy byli nią strasznie zajarani i każdy chciał ją mieć. Ponieważ aktualnie mamy Nike Bayou, możemy kombinować z kolorystykami, dawać różne właśnie opcje skóry, snake skin załóżmy, albo możemy zrobić sobie zamszu z nubu, ze wszystkiego tak naprawdę, a wtedy nie było tak i ten snakeskin, który tutaj widzimy, był jednym z pierwszych, jakie mogliśmy zobaczyć w ogóle i chyba to przez to ten but stał się tak po prostu legendarny. Dodatkowo sama kolorystyka mi mega się podoba, te połączenie kolorystyczne bardzo zawsze mi się działo i dla mnie powinno się znaleźć ta para tutaj właśnie na tej liście, tak samo jak para z Supreme i Comme des Garçons. Chyba jedne z najbardziej znanych Air Force One'ów ostatnich lat. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodziłem do streetwearu, ta para była jedną z najbardziej popularnych. Prawie każdy chciał ją mieć, bardzo dużo i latało na grupkach z tym przesuniętym napisem na tyle buta. Wyglądało to naprawdę bardzo fajnie, taki dodatkowy, mały smaczek, który jednak robił coś z tym butem nowego i mi osobiście ten zabieg bardzo się podobał, chociaż nie jest to żadna para, która by miała, wiecie, jakiś nie wiadomo jaki wymyślaty wzór i po prostu robiła ogromny szał, ale była to super para do chodzenia na co dzień. Na 8 miejscu Air Force One z moim ulubionym wykonawcą, czyli Ronnie Fiegiem z Kif. I tutaj chyba mógłbym wziąć wszystkie, ponieważ jest to cała seria stworzona specjalnie na otwarcia sklepów. Kiedy otwierał się w Japonii, zrobił właśnie specjalne na tą okazję Air Force One. Jeżeli otwierał się w Paryżu, dokładnie to samo i na Hawajach to samo. Jeżeli miałbym wybrać jedną z tych par, to ta z Hawajów wygląda, nieważne, ta, która wyszła na otwarcie sklepu na Hawajach, jest najlepsza i najpiękniejsza według mnie. Ten yellowing na podeszwie z jasnym niebieskim, który wygląda faktycznie jak woda na Hawajach, po prostu jest przepiękny. Buty aktualnie kosztują bardzo, bardzo dużo. W ogóle każda wersja Air Force One właśnie z Kif na otwarcie ich sklepów kosztują bardzo dużo, chyba najmniej ta z Tokio, ale każda z nich mi się podoba. Jeżeli miałbym je jakoś tak usystematyzować, to pierwsza byłaby ta właśnie na Hawajach, druga w Paryżu, a trzecia z Tokio i tak czy siak wszystkie wyglądają po prostu przepięknie. Na 7 miejscu para, która też już ma swoje lata i jest to para Air Force One nazwana Mark with Laser. Ma ona wycięte właśnie, powiedzmy tak, laserowo, tribe
tatu, coś taki, coś ten deseń, możemy widzieć takie znaczki gdzieś tam, wiadomo, jakiś takich plemieniach i tak dalej, takie tatuaże plemienne i one na tym bucie wyglądają mega ładnie. Dodatkowo ta brązowa sylweta, brązowa kolorystyka na tej sylwetce podoba mi się bardzo i szczerze mówiąc jest to para, którą ja zobaczyłem najpóźniej z tych wszystkich, którą dopiero niedawno gdzieś tam zobaczyłem, ale według mnie są to jedne z najładniejszych Airforce'ów, jakie wyszły i sam zabieg właśnie takiego wycięcia tych znaczków, trochę jakby były faktycznie wytatuowane na tym bucie, mi mega się podoba. Na szóstym miejscu bardzo popularna para, która przewija się także przez większość różnych list. Jest to para Air Force One'ów w kolaboracji z Undefeated, nazwana Entourage. I ona wygląda przepięknie, chociaż nic by na to nie wskazywało. Nie połączyłbym nigdy niebieskiego, czarnego, białego i ze złotymi znaczkami, żeby jakoś mogło to fajnie siedzieć, ale tutaj mi bardzo się to podoba. Bardzo dużo osób jest zajarane tą parką, ponieważ też jakby nie było, była to jedna z pierwszych gdzieś tam kolaboracji na Air Force One. Było to w momencie, kiedy te współprace nie chodziły aż tak często, a współpraca z Undefeated zawsze budziła bardzo duże emocje, zwłaszcza po takich projektach jak na przykład Jordany 4 z Undefeated i wcale się nie dziwię, ponieważ no, ta para Air Force One'ów też wygląda po prostu przepięknie i jak na niebieskie Air Force One'y to według mnie są najładniejsze, jakie kiedykolwiek wyszły. Na piątym miejscu mamy, uwaga, Air Force One'y w kolaboracji z Off-White z kolekcji The Ten. I nic dziwnego, ponieważ jeżeli coś wychodziło w The Ten, zazwyczaj mieści się na tych listach, ponieważ te buty były mega czymś świeżym, czymś nowym na rynku, kompletnie niespotykanym wcześniej na taką skalę. I te białe Air Force One'y mi bardzo się podobały. Kolejne i kolejne Air Force One'y, które były związane z Off-White'em, także są bardzo fajne. Dodatkowo czarna kolorystyka, ja bym ją ustawił na drugim miejscu, albo nawet na równi z tym pierwszym. Ale ta pierwsza biała, która aktualnie po latach już niestety nie wygląda tak ładnie, ponieważ yellowing no, postępuje bardzo mocno na tych butach, ale w momencie, kiedy wychodziła, no, robiła wielki szał i na zdjęciach, w outfitach prezentowała się po prostu fenomenalnie i musiała się znaleźć po prostu tutaj na piątym miejscu. A na czwartym miejscu coś, co na pewno Was zdziwi, albo większość Was zdziwi, a są to Air Force One'y nazwane Hong Kong. Mieliśmy taką serię, gdzie dostawaliśmy właśnie Air Force One'y gdzieś tam inspirowane niektórymi miejscami na ziemi. Są Puerto Rico, jest też Tajwan, ale mi wersja Hong Kong najbardziej się podoba. Te buty gdzieś tam zaczynały także ze mną w streetwearze, bo widziałem z nimi tapety różne. Gdzieś to tak ze mną po prostu szło aż do tego momentu, że mam nadzieję, że kiedyś uda mi się je zdobyć, ale ta kolorystyka mega mi się podoba. Ten ciemny, zielony, bordowy praktycznie kolor tutaj dodany do tego wyglądają po prostu razem świetnie i no jest to jedna z moich ulubionych par Air Force One'ów. Trzecie miejsce, uwaga, współpraca, która wyszła niedawno, ponieważ rok temu Air Force One razem z Louis Vuitton i myślę, że nikt się nie spodziewał ich tutaj, ponieważ one w sumie przeszły gdzieś tam tak bokiem trochę, bo niby to była ogromna premiera, ale nie było z nią związanych aż takich emocji jak na przykład z Diorami, ponieważ wiadomo, było więcej tych Air Force One'ów, można było je kupić w większej ilości miejsc i no nie kosztowały też aż tak dużo jak Diory. Aktualnie według mnie biało-zielona wersja albo biało-złota to są jedne z najpiękniejszych Air Force One'ów, jakie wyszły i niektórzy mówią, że wyglądają trochę jak bazarowe, bo jest ten monogram Louis Vuitton po prostu pociągnięty po całości tego buta, ale te biało-zielone wyglądają po prostu przecudownie. Ma je na przykład Mateusz Klich, grający w DC United aktualnie. Pamiętam, że jak je odbierał w sklepie Louis Vuitton i wrzucał jakieś story, to mega się nimi zajerałem. Wyglądają po prostu przepięknie i teraz na wszystkich zdjęciach jakichś takimi z kolaboracją z Louis Vuitton, te chyba najbardziej mi się podobają i najbardziej chciałem je mieć. Po prostu wyglądają przepięknie. Może to też ze względu na to, że mam aktualnie etap na kolor zielony, ale tak czy siak, no wyglądają cudownie. A na drugim miejscu według mnie najlepsza współpraca, jaka kiedykolwiek wyszła na Air Force One'ach, jest to współpraca z Carhartt. Tak, te buty z Carhartt'em wyglądają po prostu cudownie według mnie. Nie dało się tego lepiej połączyć, te buty wyglądają świetnie i wiem, że może się dużo osób ze mną tutaj nie zgodzić i te wcześniejsze, które wymieniałem, postawić tutaj wyżej przed nimi, ale te Air Force One'y z Carhartt'em, pomimo tego, że nie kosztują jakiegoś ogromnego majątku, to wyglądają po prostu świetnie, według mnie idealnie odwzorowują w ogóle markę Carhartt i kolory na bucie Air Force One i szczerze mówiąc mega żałuję, że nie mam ich gdzieś tutaj w swojej kolekcji. W
tym roku mam trochę rok na nadrabianie jakichś moich graili i zbieram sobie na poszczególne jakieś pary, które mam zapisane na mojej liście. Myślę, że nagram wam o tym odcinek także o mojej liście, ale te wyglądają po prostu ekstra i chciałbym je kiedyś mieć. A na pierwszym miejscu buty, których chyba się tutaj nie spodziewaliście, ponieważ są to białe Air Force One. Nie ma nic lepszego niż białe Air Force One. One pasują do wszystkiego. One pasują do każdego rodzaju spodni, do każdego rodzaju outfitu. Możemy je ubrać praktycznie wszędzie i nawet zniszczone nie wyglądają aż tak źle. Po prostu, według mnie, jest to jeden z najlepszych butów w ogóle, jaki kiedykolwiek powstał i jedna z najbardziej uniwersalnych i kolorysty, i najbardziej uniwersalnych oczywiście sylwetek butów, jakie kiedykolwiek powstały. I nic dziwnego, że musi tutaj się znaleźć właśnie zwykła wersja Air Force One, którą tak ciężko aktualnie zdobyć często, bo jest od razu wykupywana przez na przykład customizerów, którzy na nich malują. Ale jest to według mnie najlepsza para Air Force One'ów, jaka kiedykolwiek wyszła i no nic tego chyba nie zmieni. Także dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w komentarzach, na pewno sobie porozmawiamy, jeżeli będziecie mieli jakieś inne propozycje. Także dzięki wam wielkie, do zobaczenia, cześć!